Ferenc Molnár, chłopcy z placu broni. Węgry, Budapeszt, przełom XIX i XX wieku, marzec. Tam i wtedy właśnie znudzeni lekcją siedzą chłopcy w szkole. Jednym z nich jest Boka, poważny 14-latek. Boka dostaje podczas lekcji wiadomość. Dziś o 4 po południu zebranie na placu. Wybór przewodniczącego. Zawiadomić wszystkich. Po lekcjach chłopcy spotykają Nemeczka. Małego i cichego chłopca, z którym nikt się nie liczył. Taka trochę pała. Nemeczek opowiada, jak bracia pastorowie właśnie spuścili mu w pi, to znaczy go pobili. Informacja ta oburza Bokę, który w tej sprawie postanawia zwołać naradę. Dowiadujemy się, że tytułowy plac to mały skrawek ubitej ziemi między budynkami i tartakiem, który dla okolicznych dzieci był jedynym miejscem do zabawy. Chłopcy mieli tam swoją fortecę, na której przymocowany był ich sztandar, czyli czerwono-zielona chorągiew. Gdy Nemeczek przyszedł na plac, był tam Feriacza, przywódca chłopców z ogrodu botanicznego, czyli wrogów chłopców z placu broni. Feriacza na oczach Nemeczka zabrał ich chorągiew i zniknął, zanim przybyli pozostali chłopcy. Po jakimś czasie przyszła reszta bandy i zaczęła się narada, na której postanowiono, co następuje. Postanowiono uszyć nową flagę, Boka został wybrany na przewodniczącego, zadecydowano o akcji odwetowej i zemście na chłopcach z ogrodu botanicznego. Nowy przywódca Boka nie próżnuje. Zabiera dwóch ochotników, Nemeczka i Czonakosza, i ruszają się zemścić. A plan jest brutalny i pokręcony jak włosy Magdy Gessler. Mianowicie chłopcy chcą na terytorium wroga przyczepić do drzewa kartkę z napisem: tu byli chłopcy z placu broni. No vendetta przez duże V. Gdy chłopcy się skradali na terytorium wroga, byli świadkami narady czerwonoskórych, w której brał udział ich człowiek, Gereb. Jeśli jeszcze nie załapaliście, Gereb okazał się być szpiegiem lub, jak kto woli, kretem, który zdradzał tajemnicę placu broni. Dalej akcja jest bardzo niebezpieczna i pełna zwrotów akcji, ale kończy się powodzeniem. W trakcie akcji Nemeczek Paruwa jedynie wypadł z łódki i musiał wracać do domu cały przemoczony i zziębnięty. Weiss, Richter, Czele, Barabasz, Lesik i Nemeczek, czyli załoga z placu broni, ma jeszcze jedno stowarzyszenie. Stowarzyszenie Zbieraczy Kitu. A czym się zajmują? No więc wydłubywaniem kitu z okien. Czym jest kit, to już sobie sami sprawdźcie, jeśli ktoś z was nie wie. Ja wiem, ale nie chce mi się tłumaczyć. Zresztą widziałem go ostatni raz jakoś w 1996, czyli dawno temu. A wracając do tego stowarzyszenia, to nauczyciel, profesor Rac, nakazał zamknięcie tej organizacji. Ten nakaz był powodem kolejnego zebrania na placu broni. Podczas narady Nemeczek zauważył zdrajcę Gereba, który skradał się do budki ciecia Słowaka, który pilnował sąsiadującego z placem tartaka. Gereb chciał namówić ciecia, aby ten przegonił chłopców z placu. Nemeczek, mimo zakazu Weissa, który był podporucznikiem w Stowarzyszeniu Zbieraczy Kitu, oddalił się od reszty i podsłuchał rozmowy Gereba z dozorcą Słowakiem, a następnie pobiegł o wszystkim opowiedzieć Boce. Za tę niesubordynację Nemeczek został wydalony ze Stowarzyszenia Zbieraczy Kitu. 2 dni od tych wydarzeń trwa narada czerwonoskórych w ogrodzie botanicznym, którzy planują atak na chłopców z placu broni. Nemeczek podsłuchuje ich siedząc na drzewie, ale usłyszawszy kalumnie o kompanach, że są tchórzami, nie wytrzymuje i zaczyna bronić honoru przyjaciół ze swojej bandy. Ta odwaga zaimponowała czerwonoskórym. Ich przywódca Feriacz proponuje Nemeczkowi przyłączenie się do czerwonoskórych. Gdy Nemeczek odmówił, spotkała go kara. Został wrzucony do jeziorka i znowu musiał wracać do domu przemoczony i przemarznięty. Boka ogłasza stan wojenny, przedstawia plan walki z czerwonoskórymi i ku zdumieniu i sprzeciwom reszty bandy mianuje Nemeczka swoim adiutantem. Nikt jeszcze nie wie o wczorajszej przygodzie Nemeczka. Na plac przyszedł Gereb, który błaga o przebaczenie i prosi o przyjęcie go z powrotem do grupy, ale Boka, co jest zrozumiałe, kategorycznie mu odmawia. Potem przyszedł jeszcze do chłopców ojciec Gereba dowiedzieć się, czy jego syn na pewno jest zdrajcą. Wtedy Nemeczek, który po wczorajszej wyczerpującej i wyziębiającej przygodzie jest już prawie nieprzytomny z powodu rosnącej temperatury, mówi nie wiedzieć czemu, że Gereb nie jest zdrajcą.
Szczerze mówiąc, nie wiem, jak można być bardziej zdrajcą, niż był nim Gereb, ale może Nemeczek tak powiedział, bo majaczył z powodu gorączki. Boka odprowadza chorego Nemeczka do domu i tak się kończy ten rozdział. Trwają przygotowania do wojny. Wszyscy w okolicy i w szkole się tym ekscytują. Podczas narady, na którą nie przyszedł chory Nemeczek, chłopcy dostają list od Gereba. Gereb w liście ponownie prosi o wybaczenie i wyjawia im plany czerwonoskórych. Czyli Gereb staje się szpiegiem podwójnym lub, jak kto woli, mędą do kwadratu. Po naradzie chłopcy postanawiają wybaczyć Gerebowi i przyjąć go z powrotem do swojej zbrojnej organizacji. Potem na plac przyszło dwóch czerwonoskórych, Pastor i Sebenicz. Przybyli z poselstwem, aby ustalić reguły jutrzejszej walki. Potem Pastor i Sebenicz udali się pod dom chorego Nemeczka, aby przekazać mu pozdrowienia od Feri Acza. Mamy wreszcie dzień starcia. Pogoda jest idealna do jakiejś małej wojenki. Wiosna, świeci słońce, więc nic tylko się napieprzać. Całej bitwy nie chce mi się opisywać, bo jest to tak niedorzeczne, że trochę szkoda mi czasu. Generalnie dzieci rzucają w siebie kulkami z piasku, są tam jakieś zasady, jeńców zamyka się w komórce, no jak to na wojnie. Jak to na wojnie, wszelkie zasady są też łamane i gdy czerwonoskórzy zaczynają przegrywać, Feri Acza decyduje się na cios poniżej pasa. Chce uwolnić uwięzionych w budce kolegów, a to wbrew zasadom. Wtedy pojawia się on, cały na biało, chory mały Nemeczek. Resztką sił powala Feri Acza i tym bohaterskim czynem przechyla ostatecznie szale zwycięstwa na stronę chłopców z Placu Broni. Bohaterstwo Nemeczka zostaje docenione i zostaje on mianowany kapitanem. Potem przychodzi mama Nemeczka i psuje zabawę, bo zabiera chorego chłopca do domu. Boka i Feri Acza przeczuwają, że z Nemeczkiem nie jest dobrze i osobno w odległości czatują pod jego domem. Wracamy do poważnych problemów. Mamy kolejne jakieś zebranie. Tym razem obradują zbieracze kitu. Nemeczek zostaje ogłoszony wielkim bohaterem, a oprócz tego Pat Kolnaj otrzymuje nagane, bo dopuścił się do zaschnięcia kitu. W tym rozdziale stało się, co stać się musiało i czego wszyscy się spodziewali. Jak się pewnie domyślacie, wątły i mały Nemeczek nie przetrzymał tych wszystkich wydarzeń. Zanim Nemeczek wyzionął ducha, odwiedził go jeszcze Boka i opowiedział, że Feri Acza nie jest już dowódcą, a dozorca ogrodu botanicznego zabronił czerwonoskórym bawić się na ich wysepce. Potem przyszli do Nemeczka członkowie Związku Zbieraczy Kitu z honorowym dyplomem, ale mogli go już sobie wsadzić w dupę, bo Nemeczek już nie żył. I tak niewesoło kończy się ta historia. Bawić się trzeba umieć i lepiej za bardzo się nie wkręcać w zabawy w dorosłych i w jakieś mini wojny. Lepiej idźcie, pograjcie w piłkę czy coś takiego pokojowego. A najlepiej, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście, to dajcie mi suba, obejrzyjcie moje inne filmy i napiszcie, co jeszcze chcecie, żebym wam streścił. Trzymajcie się ciepło i nie wrzucajcie w ubraniu rówieśników do lodowatej wody.